Tyrionie Lannister! Jesteś posądzony o zamordowanie króla Joffreya Baratheona. Co powiesz na swoją obronę? Winny. Jestem niewinny. Przedstawiamy sędziów, którzy orzekną wyrok. Twój ojciec, Tywin Lannister, nienawidzi cię. Mace Tyrell może cię nienawidzić. Oberyn Martell obiecał zabić wszystkich Lannisterów, więc ciebie pewnie też nienawidzi. Pewnie. I przegniłe, otrute zwłoki Joffreya wskazujące na ciebie. Oskarżony może teraz wezwać świadków. Cóż, skoro wszyscy moi zaplanowani świadkowie nagle gdzieś przepadli, powinienem zrobić nową listę świadków. Seksowny zwrot. Orzekarzeł! On jest... spoko? Jest hojny! Zdziwilibyście się, jakie słabe napiwki zostawiają niektórzy. Ale nie on, nie. Jest dobrym sponsorem. A Podrick dalej tutaj jest? A potem go uderzyłam i powiedziałam: zjem ci paznokcie ze stóp, Gladys! Można powtórzyć pytanie? Och, no dawaj, Sir Pounce, to ważne, mogę zaraz zginąć. Cholera, Pounce, to sprawa życia i śmierci. U***cie mu tą głowę wreszcie! Dobra, wystarczy tej farsy. Sędzia wyda werdykt. Znamy nazwisko sprawcy. Tyrion Lannister... Stop! Jest jeszcze jeden świadek. Ja, George R.R. Martin. Nie tak seksowny zwrot. Westeros zaznało zbyt wiele śmierci. Nadszedł czas położyć temu kres. Gdy zacząłem pisać tę powieść, oglądając moje żółwie prowadzące polityczne konspiracje między sobą, nie planowałem, by była ona tak brutalna i okrutna. Czas powiedzieć sobie dosyć. Od dnia dzisiejszego nikt nie będzie musiał umierać. Zaznacie szczęścia i radości. Możecie stworzyć nowy początek. My możemy go stworzyć. George, to było... nie wiem co powiedzieć, cały ten czas ja... Jaja se robię, zdechniesz! Poważnie, wszyscy umrzecie. Oh.